Pomorska Nagroda Literacka jest wedle mojej orientacji najmłodszą nagrodą literacką w Polsce, bo liczy sobie raptem 2 latka. W drugim roku organizacji tej nagrody spotykamy się na podwieczorku. Niewątpliwie żyjemy w kulturze rankingów, w kulturze, w której nasze lektury są sterowane przez top listy bestsellerów, a te bestsellery są kreowane nierzadko przez sponsorowane recenzje. Próbują tej niedogodności naszego życia kulturalnego zaradzić co ambitniejsi organizatorzy, którzy powołują rozmaite nagrody artystyczne i literackie, takie by wprowadzić w obieg, w nasze myślenie, inne wartości niż tylko poczytność. Myślę, że słowo zbliżenie jest takim słowem kluczem, które nami tutaj kieruje. Po pierwsze, zbliżenie autorów do siebie nawzajem. Bez podziału na poetów, prozaików, reporterów, eseistów, autorów książek dla dzieci czy innych form literackich. Niezależnie od uprawianego gatunku, wszyscy oni mieszczą się w tej samej kategorii literackiej książki roku. Po drugie, jest to zbliżenie autorów wszystkich możliwych do naszego regionu, do Pomorza. Wszyscy oni mogą się spotkać we wspólnej kategorii pomorskiej książki roku, już niezależnie od miejsca zamieszkania, oby tylko rzecz dotyczyła naszego regionu. Po trzecie wreszcie jest to zbliżenie autorów do czytelników i to właśnie ma miejsce dzisiaj. To jest chyba pierwszy ten moment takiego spotkania. Pierwszy, ale jestem głęboko przekonany, że nie ostatnie, że poznamy laureatów i będą kolejne spotkania.